Halo? Jest tam kto? Słuchaj, wy też to czujecie ostatnio? Nocami takie coś sącego. W sercu, że się starzejemy i starzejemy się, znaczy ja, a nic się nie zmienia. Sprawy się nie załatwiają. Wszystkie są, jakie były. Nocami leżę tu i... Matko, co za cisza! Tak tu cicho, że słyszę, jak mi serce bije. I coś wypełza ze ściany. A może ta ściana coś wsysa? I wtedy muszę wyjść, natychmiast! I nie mogę zostać! I dlatego latam godzinami sam nocą po mieście! Bo normalnie nie jestem w stanie znieść tych głosów, tej gadaniny. Mnie to wykańcza. Naprawdę wykańcza mnie to gadanie. Wychodzi się tylko dlatego, że się jest samotnym i nie wytrzymuje ciszy w domu, a oni zamęczają się na śmierć swoimi problemami albo swoim jakże pasjonującym życiem. I że wszędzie mają chody. I że wynajdują jakieś rzeczy. I że wprowadzają do obiegu rzeczy. A bo ja wiem, że mają na oku to, i to, i to. Zamknąć się wszyscy! Spokój. Cisza ma być. Jak pięknie. Będziemy świętować. Co? Nie wiem. Ale powód zawsze się znajdzie. O, na przykład świętujemy to, że jesteśmy znów razem. I że tak już zostanie na zawsze, co? Wczoraj w południe ktoś się rzucił z tamtego okna. Akurat jadłem, a ten mi pomachał i skoczył. 13-latek. A pewnie mu było źle. Nie kochał swoich rodziców, czy też oni go nie lubili, to wyskoczył. Pomachał mi i skoczył. Ta dziewczyna, co tu ciągle przychodzi, ja nie wiem, kim ona jest. Ciągle tu dzwoni. Mówi, że mnie kocha, ale ja jej w ogóle nie znam. No pewnie też niedługo wyskoczy. Matko, ta książka tutaj, ona gada nocami. Gada do mnie dziwne. Ale nie ma mi nic do powiedzenia. W ogóle nie rozumiem, co ty do mnie mówisz. Do mnie to nie wchodzi, możesz sobie gadać ile wlezie. Ja ciebie już w ogóle nie słucham. Bo ja już nikogo w ogóle nie słucham. Mnie już nic nie obchodzi!